szybko tylko pokażę dwa zdjęcia z sytuacji. Państwo na pewno też macie świadomość, co odkładać. Pan Pierre tutaj prowadził tam prezentację na temat tego, jakie straty powstają przy okazji właśnie zagrzewania i jakie są konsekwencje tego. Państwo odkładacie ten materiał. Ten materiał jest bardzo starannie potem wywożony, z czym to jest koszt. I Państwo zwykle mówicie, pani żony, to pani się nie boimy, to wszystko starannie odłożymy i my na pewno tego kruch nie damy. Ja wiem, tylko że to jest Państwa koszt, bo to jest te 3600, które zapłaciliśmy za kukurydzę. To są te miesiące, gdzie od listopada te firmy zaczynają jeździć, proponować nasiona, nawozy. Państwo to kupujecie. Państwo bardzo starannie uprawiacie. Uprawa kukurydzy w Polsce jest naprawdę bardzo ładnie w tej chwili prowadzona. Tyle tylko, że w momencie, kiedy kosimy, to jest ostatni moment, kiedy ta kukurydza jest w myśli. Bo potem ona już jest w pryzmie i potem jakby już przestaje być oczkiem, że tak powiem, i przestajemy o niej myśleć. I nie wiadomo właśnie, kto nią zarządza i nie wiadomo, co się w niej dzieje. Przykład z gospodarstwa z Francji, 75 krów mlecznych, 200 krów mięsnych. Zrobione zostało doświadczenie, kolega ze Francji zrobił bardzo sympatyczne doświadczenie. Nie wiem, czy Państwo kiedyś się pokusiliście, mała ferma, ale około 600 ton zakiszonej kiszonki, materiału z całych roślin kukurydzy, włożona do silosu, ubita na gęstość 210 kg na metr sześcienny, trochę mała gęstość. Chcieliśmy zobaczyć, czy wieźliśmy około 200-600 ton, czyli z dodatkiem inokulanta. Larsen Fresh. Tutaj zwracam uwagę, zawartość inokulanta bakteria Buchneri, która chroni przed zagrzewaniem. I próbowaliśmy wnieść materiał i